Filip, witamy serdecznie. Dlaczego GKS Katowice? No, podjąłem taką decyzję, miałem kilka ofert na pewno, ale przekonała mnie tutaj wizja klubu, budowanie dużej Gieksy. Także to było głównym czynnikiem. Też było głównym czynnikiem, że znam tutaj kilku chłopaków z szatni, znam miasto, znam też trenera, z którym współpracowałem w Elanie i to było dla mnie najważniejsze. Dla ciebie to powrót do Katowic, grałeś w barwach rozwoju. Miasto się chyba trochę zmieniło od tego czasu. No tak, troszeczkę się zmieniło, ale kojarzę jeszcze niektóre ulice, także nie będzie problemu z poruszaniem się. Zakończony sezon to dla ciebie takie przykre doświadczenie, ale tutaj w Gieksie może go przekuć w coś dobrego. No tak, na pewno spadek z ligi nie jest niczym przyjemnym. Na pewno chcę pomóc Gieksie zdobyciu celu, jakim jest na pewno pierwsza liga i tego się trzymam. Co możesz powiedzieć o drużynie GKS-u Katowice, z którą rywalizowałeś w poprzednim sezonie? No tak. Z tego co pamiętam, to GKS w poprzednim sezonie był bardzo, bardzo solidną drużyną, solidną w defensywie. No cóż, zabrakło troszeczkę szczęścia w tym ostatnim meczu z Resowią, bo już nie mówię o barażach. Ale cóż, taki jest sport i mam nadzieję, że w tym sezonie będzie już tylko lepiej. Dziękuję Ci bardzo. Dominik, witam w GKS-ie Katowice. Powiedz, dlaczego zdecydowałeś się dołączyć do naszej drużyny? Jak dostałem telefon, to dwa razy się nie zastanawiałem. Trener przedstawił mi wizję klubu, swoją wizję i tak naprawdę nie było nad czym się zastanawiać. Pozycja skrzydłowego w GKS-ie jest mocno obsadzona. To chyba zapowiada ciekawą rywalizację o minuty na boisku. Tak, wiadomo, rywalizacja zawsze jest dobra, napędza zespół i mam nadzieję, że tak będzie w tej sytuacji. Przerwa między sezonami w tym roku wyjątkowo krótka. To także dodatkowe wyzwanie, by jak najszybciej złapać koncept gry nowego zespołu. Po części tam trenera znamy. Wiadomo, nowa drużyna, trzeba się zaaklimatyzować. Ale tak jak pan wspomniał, krótsza przerwa, więcej grania i to nas cieszy. Powiedz, jak pierwsze wrażenia z pobytu w Katowicach? Bardzo fajne. Pierwszy raz to tak w sumie jestem, chociaż mam niedaleko. A na poznawanie przyjdzie jeszcze czas. Dziękuję Ci bardzo.